Państwa i zapraszamy na sport PR24TV. Środowy wieczór 21 lutego koszykarze Elektrobud Investment ZB Pruszków zmierzyli się z Jamalek z Polonia 1912 Leszno. Ważne akcje w trzeciej kwarcie wykonał Andrzej Paszkiewicz, który w krótkim odstępie czasu trafił 3 trójki. Dzięki wygranej mają bilans 13-12 i nadal mogą liczyć w walce o fazę play-off. Elektrobud Investment ZB Pruszków, Jamalek z Polonia 1912 Leszno 76-88. No, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Wygraliśmy je z drużyną z czołówki, która gra naprawdę bardzo dobrą koszykówkę. Wygraliśmy bardzo dobrą drugą połowę w ataku i w obronie, co spowodowało, że jest wynik pozytywny dla nas w dzisiejszym meczu. Myślę, że ciężką pracą zasłużyliśmy sobie na takie spotkanie wreszcie, ponieważ przegrywaliśmy dużo meczów. W końcówkach dzisiaj się udało, jesteśmy niezwykle szczęśliwi. No to gratuluję i kolejny mecz, mam nadzieję, że powtórzy się zwycięstwo. No zawsze walczymy o zwycięstwo w każdym meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejny mecz 3 marca koszykarze zagrają w Krakowie z miejscowym R8 Basket ACTS Politechnika. Piątek 23 lutego koszykarki Banat Toni Euroblider Pruszków w Olsztynie zagrały z KKS Olsztyn. W pierwszej i czwartej kwarcie podopieczne Jacka Rybczyńskiego nie potrafiły przeciwstawić się koszykarkom KKS Olsztyn. Ale druga i trzecia kwarta dała nadzieję na zwycięstwo. Mimo porażek w pierwszej i czwartej kwarcie poniosły zwycięstwo. Banat Toni Euroblider Pruszków, KKS Olsztyn 88-70. Kolejny mecz zagrają na hali Snicz w niedzielę 4 marca z ACTS Uniwersytet Gdański. W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.